Dzień dobry, witam serdecznie kochani, z tej strony Janty. Słuchajcie moi drodzy, na wstępie przepraszam za ten swój cały dzisiejszy ubiór, jak to wygląda, ale jest jakim dzisiaj trochę dzień nieogarnięty. Przychodzę do was z materiałem, obiecanym materiałem, ostatecznie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy iPad jest w stanie zastąpić nam MacBooka. Zapraszam. Aby móc sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie da się ukryć, że też troszeczkę czasu poświęciłem na przygotowanie się do tego materiału. Nie mam tutaj na myśli setek stron skryptu, które sobie przygotowałem, co mam powiedzieć, wręcz przeciwnie, raczej jadę spontanicznie, ale przez ostatnie 3 tygodnie użytkowałem bardzo intensywnie klawiaturę ZAK Slimbook, którą do testów udzieliła mi firma Infact PR z Warszawy. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję, notabene. Oraz pendrive Jet Drive Transit 128 GB w pięknym męskim kolorze Rose Gold. No i dzięki tym właśnie dwóm gadżetom postanowiłem zrobić sobie taki challenge i spróbować w ramach możliwości jak najczęściej korzystać z iPada zamiast MacBooka. Co z tego wyszło? Zaraz o tym wszystkim opowiem. Sam materiał postanowiłem, że podzielę sobie na 4 krótkie podpunkty. Pierwszy podpunkt będzie to wyrażenie swojego zdania na temat klawiatury Slimbook od Zaga, którą użytkowałem bardzo intensywnie przez ostatnie 3 tygodnie. Drugi podpunkt będzie pokrótce powiedzenie o Jet Drive'ie. Po trzecie, zrobimy sobie taki krótki research, jeżeli chodzi o iOS-a i to, co ten system sobą reprezentuje i co nam daje. A jako podpunkt czwarty, ostatni, ostateczny werdykt i podsumowanie. Lecimy! Moi drodzy, ja już może powiem na wstępie, klawiatura sprostała moim oczekiwaniom, bo wiedziałem, czego się spodziewać od tej klawiatury. Przypominają mi się czasy, w których to użytkowałem. MacBooka Pro 2009, MacBooka Air 11-calowego, czy jeszcze niedawno użytkowanego MacBooka Pro z 2015 roku. Tutaj ewidentnie po ponadrocznym użytkowaniu MacBooków 12-calowych z klawiaturą motylkową, powrót do użytkowania takiej klawiatury, jaką mamy we wcześniejszych MacBookach Pro, był naprawdę fajnym powrotem do tego, co było kiedyś. Klawiatura ma świetny skok klawiszy, samobody wykonane jest z jednego kawałka aluminium, świetnie wykonanego. Dodatkowo klawiatura posiada wiele bardzo fajnych, ciekawych funkcji, takich jak na przykład podświetlenie klawiatury. Się pomyśli, ha, podświetlenie klawiatury raczej norma, ale tutaj podświetlenie klawiatury mamy na 7 różnych kolorów, dzięki czemu możemy bardzo fajnie swojego iPada z klawiaturą spersonalizować, dodając na przykład do tego tapetę z jakimiś czerwonymi wstawkami albo niebieskimi i dobierając do tego samego koloru podświetlenie klawiatury. Dodatkowo kilka fajnych, przydatnych przycisków funkcyjnych, takich jak zablokowanie, odblokowanie, automatyczne wywołanie Siri, wyszukiwarka, przeglądarka internetowa. Dodatkowo takie bardzo, bardzo standardowe klawisze zaczerpnięte z MacBooka, takie jak regulacja głośności, przycisk wstecz, przód czy play. No tak czy siak muszę przyznać, że z klawiatury byłem mega, mega zadowolony i ze samego sposobu użytkowania jej. Klawiatura sparowana jest z naszym urządzeniem poprzez Bluetooth. Działa bardzo fajnie, ale dodatkowo dostajemy również case ochronny na naszego iPada, który to pozwala chronić nasze urządzenie w przypadku ewentualnego upadku. Sam case może być użytkowany wraz z klawiaturą oraz i bez, na przykład podczas czytania książki. Co warto też powiedzieć na temat tego case'a, mimo iż jest plastikowy, naprawdę jest wykonany ze świetnej jakości plastiku, takiego lekko mat. Ja po 3 tygodniach użytkowania nie zauważyłem najmniejszych rys. Podsumowując, jeżeli chodzi o samą klawiaturę, mógłbym przyczepić się ewentualnie o dwie rzeczy, które mogłyby wpłynąć w jakimś tam stopniu negatywnie na odbiór klawiatury. Po pierwsze, iPad z natury jest smukłym urządzeniem. Niestety, klawiatura wraz z case'em mocno pogrubia nasze urządzenie, więc tutaj ewidentnie już mamy do czynienia ze znacznie zwiększonym ciężarem, co może niektórym przeszkadzać podczas przemieszczania się z jednego miejsca na drugie. Po drugie, dla niektórych może być cena. Klawiatury są dostępne w różnych wersjach, w zależności od iPada, jaki użytkujemy. Ja na przykład mam wersję dla swojego iPada Pro 9.7, ale klawiatura również jest dostępna dla iPada Pro 12.9, dla iPada R, dla iPadów mini. Tak czy siak, koszta około $100-120. Drugą rzeczą, którą testowałem dla was, jest wcześniej wspomniany Jet Drive 128 GB, tak jak powiedziałem, w pięknej wersji Rose Gold. Jet Drive'a do testów użyczyła mi firma Sarota PR z Krakowa, bardzo dziękuję. Żeby niepotrzebnie nie wydłużać tego materiału, dwa złącza, Lightning po jednej stronie, po drugiej stronie USB 3.1 do
przesyłu danych na poziomie 120 MB na sekundę oraz Lightning do 20 MB na sekundę. Dla kogo? Dla osób, które użytkują iPhone'a, iPada, a mają za mało gigabajtów do wykorzystania. Na przykład dla osób, które mają iPhone 16 jeszcze wcześniej gigabajtowe, czy może teraz 32, też dla niektórych jest to troszeczkę za mało. Można rozważać i zastanawiać się nad faktem, czy nie lepiej zapłacić i zainwestować w większego iPhone'a gigabajtowego. Oczywiście można to rozważać, ale w razie czego jest taka alternatywa w postaci JetDrive'a Transit, którego możecie kupić w trzech wersjach gigabajtowych: 32, 64 oraz 128. Ceny zaczynają się od około $40 za wersję 32 GB. Kolejno 64 GB wersja to około $53 oraz 128 GB jest to $89. Jeżeli chodzi o sam sposób użytkowania i przerzucania danych pomiędzy urządzeniami, jest banalnie proste. Do tego wystarczy ściągnąć bezpłatnie aplikację Transit Go, którą ściągamy z App Store i już dzięki temu możemy sobie przesyłać wszelkiego rodzaju pliki, zdjęcia, wideo na inne urządzenia. Mamy dwa punkty z głowy, przejdźmy do trzeciego, iOS. W 2007 roku Steve Jobs zaprezentował pierwszego iOS-a. I nie da się ukryć, że iOS w chwili obecnej w wersji 10 widać, że jest to system stworzony dla urządzeń mobilnych pokroju telefonów komórkowych. I w przypadku użytkowania takiego systemu na telefonie czy iPadzie sporadycznie do jakichś tam bardziej przyjemnych rzeczy, a nie mocno związanych z pracą, system sprawdza się doskonale. Ale w sytuacji, kiedy już mamy popracować bardzo, że tak powiem, zaawansowanie, to mam wrażenie, że ten system po prostu nie dowozi. Ale nie dowozi dlatego, że jest zły, tylko nie dowozi z tego, że jest mocno okrojonym systemem względem tego, co mamy na macOS, bo nie da się ukryć, macOS jest bardziej rozwiniętym systemem. Ja jeszcze mam taką swoją teorię. My jako osoby użytkujące MacBooki, komputery klasy PC, Linux, jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko, co robimy, możemy zrobić poprzez działanie na klawiaturze, poprzez trackpada. Tutaj się nie da ukryć, że w tej klawiaturze troszeczkę brakowało mi trackpada, no i ciężko było mi się przestawić do faktu, że ja tego trackpada tutaj nie mam, że nie mogę podłączyć myszki. Dodatkowo, aby móc zrobić kilka innych rzeczy, koniecznością jest oderwanie rąk od klawiszy, co jakiś czas kliknięcie w ekran, co my jako osoby przez wiele lat użytkujące desktopowe systemy nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni. I faktycznie, gdybym ja tutaj miał kursor, gdybym ja tutaj mógł sobie nawigować cały system poprzez trackpada albo myszkę, mam wrażenie, że byłoby mi znacznie łatwiej, a tak widać ewidentnie, że jest to system przygotowany poprzez nawigowanie palcem. Nawet taka klawiatura kompletnie nie wyciągnie z nas tego przyzwyczajenia. Zatem podsumowując, moi kochani, słuchajcie, mówiąc o urządzeniach, jeżeli ktoś chce mieć taką alternatywę, dodatek, w postaci rozwinięcia z funkcji swojego iPada, klawiaturę Zack Slimbook mógłbym śmiało polecić, ponieważ klawiatura jest naprawdę świetnie wykonana. Jak najbardziej mogę polecić taką klawiaturę. Jeżeli chodzi o JetDrive'a, to już wszystko jest zależne od Was, czy wolicie zainwestować w większą pamięć w swoim iPhone'ie, w swoim iPadzie, czy jednak jako taki dodatek również na pewno się sprawdzi. No i najważniejsze pytanie, czy iPad zastąpi nam MacBooka? Moi drodzy, w wielu sytuacjach życiowych iPad może zastąpić nam MacBooka, ale niestety nie zastąpi go w 100%. Jakiś czas temu rozmawiałem z MacWyznawcą na Twitterze i tak sobie porozmawialiśmy troszeczkę i doszliśmy do jakichś tam wspólnych wniosków, do jakiegoś tam konsensusu, że faktycznie w wielu dziedzinach życia może nam zastąpić w 20, 30, 40, 50, 60, a nawet 80%, ale w stanowczej większości w 100% jeszcze nam nie jest w stanie go zastąpić. Wszystko przez system iOS, który na iPhone'ach, na iPadach do takiego bardziej lightowego korzystania z urządzenia jest fantastyczny. Ale w dalszym ciągu macOS, Windows, Linux jest dużo, dużo lepszym systemem i w chwili obecnej iPad tych systemów nie zastąpi. Dziękuję serdecznie, moi kochani, za ten materiał. Bardzo Wam dziękuję też za
kolejną barierę przekroczenia 17 tysięcy subskrypcji. Jestem Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za to, że chcecie mnie oglądać, za to, że dajecie mi tę szansę rozwoju tego kanału. Będę robić to do czasu, dopóki będziecie chcieli mnie oglądać. W momencie, kiedy dojdziecie do wniosku, że nie antyfan pieprzy głupoty i się do niczego nie nadaje i pierdzieli 3 po 3, no to wówczas nie będę miał dla kogo robić tych filmów i faktycznie zamknę sobie ten kanał. Mam nadzieję, że to się szybko nie stanie, dlatego w dalszym ciągu rozwijam ten kanał, staram się być dla Was coraz lepszy, coraz bardziej profesjonalny. Dziękuję. Dziękuję Wam za wszystko, moi kochani, a tymczasem trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. See ya!